Następnie proszę sobie wyobrazić, ci w piekle, bo jest wielu świętych, którzy zwiedzało piekła, nawet cierpieli z potępionymi jako ekspiację, tylko czasowo. Tak, na przykład święta, taka świątobliwa sługa Boża Józefa Menendez, ponad 100 razy, no nie tylko zwiedzała piekło, cierpiała z potępionymi wszystkie męki z wyjątkiem nienawiści Boga. No to mówię, jaka tam nienawiść, jak sobie bluzgają, jak się przeklinają, jak sobie bluźnią, jak sobie dokuczają. Mówi, to można oszaleć, jak się słyszy nieustannie ten zgiełk. Tam nikt nikogo nie kocha, nie żałuje, tylko jeden drugiego szydzi, cały czas bluźni. A szatani, mówi, to jak, nie, jak jadowite zwierzęta, no, taką nienawiść na nas wywierają. I mówi, i no teraz taką zgraję puści do nieba, no co by to było? I dlatego Pan Bóg wiedział, co zrobić, kiedy oddzielił. Wybraliście nienawiść, wybraliście bez Boga, no to macie. I chcieliście tak żyć, no będziecie żyli wiecznie. A z kolei innym powiedział, no tyle się nacierpili od tych złych, no to teraz macie raj, macie niebo, gdzie możecie oczywiście wzajemnie miłując się i sobie i Boga widzieć, i w nim być szczęśliwymi i ze sobą razem w tej miłości być szczęśliwymi. Za wielokrotnie sam Chrystus, że istnieje to miejsce, na które człowiek sam sobie tu wybiera już za życia. I ta decyzja człowieka sięga w nieskończoność, sięga w wieczność. I chociaż Kościół nie powiedział, ilu jest potępionych, kto jest potępionych, to jednak my wiemy z tradycji Kościoła, z prywatnych objawień, z życiorysów świętych, mistyków, tutaj przywołana święta Faustyna Kowalska. Jasno, Pismo Święte. Oczywiście, wskazuje Pismo Święte. Tak. Co do czego prowadzi. Dlatego możemy zapytać się, jakim prawem ci współcześni teologowie, czy pseudoteologowie, no, mają zuchwałość, niesłychaną zuchwałość, negować praktycznie połowę Ewangelii. Sens Ewangelii, sens zbawienia, twierdząc, że piekło jest puste, że piekle nikogo nie ma, że wszyscy pójdą hurtem do nieba, będą szczęśliwi na wieki. Czy też niektórzy mówią, że po jakimś czasie oczyszczenia tych potępionych Bóg okaże im miłosierdzie i oni również będą zbawieni. To, co ksiądz kanonik powiedział, właśnie ci potępieni, którzy wybierają to życie w nienawiści Boga, oni nie chcą zbawienia. Oni sobie nie życzą zbawienia. Nawet gdyby Pan Bóg im powiedział, czy chciał wymusić to na niejako na nich, to powiedzieliby, dlaczego nam odbierasz naszą wolność? My chcemy być wolni także w nienawiści. I dlatego zadajemy tutaj kłam tym twierdzeniom, tej zgniłej praktycznie teologii, no, która tyle przewróciła ludziom w głowach, zwłaszcza wierzącym. To jest także wina wielu kaznodziejów, wielu duszpasterzy i także innych osób odpowiedzialnych za rzetelne przedstawianie prawd eschatologicznych, a więc odnoszących się do naszej wieczności. Przecież w momencie śmierci decyduje się nasza wieczność. To nie na dzień, nie na dwa, nie na rok, ale na miliony lat, na miliardy lat, na nieskończoność na zawsze. I tego tematu nie można banalizować. Tego tematu nie można spłaszczać. I jeżeli nie ma tej ostatecznej sprawiedliwości, nie ma ostatecznej odpowiedzialności, to widzimy, co dzisiaj się dzieje. Jakie zwyrodnienie, jaka niesprawiedliwość, jakie straszne grzechy. To jest również odpowiedź dla tych wszystkich, którzy gorszą się niejako Panem Bogiem. Gorszą się i pytają, no gdzie jest ta sprawiedliwość? Ksiądz Jarosław bardzo dobrze zna dzienniczek, a jeszcze przypomnę, co powiedział Chrystus do świętej Faustyny, kiedy mu się skarżyła właśnie, gdzie ta sprawiedliwość, mówi do niej, na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam dla nich czas miłosierdzia. I dlatego no, ci teologowie tak strasznie wprowadzili bałagan w naszych umysłach. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład wiele listów na Wielki Post, czytanych w kościołach, praktycznie nie mówią o rzeczach ostatecznych, nie mówią o grzechu. Natomiast ciągle słyszymy o puszkach, o zbieraniu datków, zbieraniu pieniędzy. Więc Kościół staje tutaj w roli jakiegoś tylko jakiejś organizacji społecznej, charytatywnej. No chociaż tu jest ważny ten aspekt. To jest ważny aspekt, ale nie najważniejszy, bo najważniejsze jest zbawienie. Proszę zauważyć, że jednym z pierwszych słów, jakie pada w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, o przychodzącym Zbawicielu, jest to, że wybawi lud swój od jego grzechów. Pada słowo grzech. Wybawi od grzechów. Dzisiaj temat grzechu, odpowiedzialności za grzech, wiecznej odpowiedzialności, no został rozmyty. Zniknął jakby z przepowiadania kaznodziejów. Chodzi także o to, aby wzbudzić w człowieku zbawienny lęk. Udowodnię to słowami świętego Pawła i liście do Rzymian,
który mówi wyraźnie, lękajcie się, aby ktoś nie myślał, że jest pozbawiony nadziei zbawienia. Czyli mówi o zdrowym lęku. Trzeba zatrwożyć się niejako swoje własne zbawienie, pytać się siebie, sięgnąć jakiejś głębokiej refleksji, jaką ja idę drogą, jaka czeka mnie wieczność, o której mówi Ewangelia. I tego znakiem, że ktoś idzie do wieczności, do życia wiecznego, jest ten zbawienny lęk. Iluż ludzi żyje bez tego lęku? Iluż ludzi dzisiaj zachowuje się w tym czasie Adwentu czy Postu jak w karnawale? Iluż ogarnia szał zakupów? Nie troszczą się o swoje zbawienie. A więc my zadajemy kłam z tradycji Kościoła. No na jakiej podstawie teologowie mówią, że piekło jest puste, czy wszyscy się zbawią? Przecież po naszej stronie są argumenty mistyków, świętych, samego nauczania Kościoła, soborów, synodów. O tym mówi wyraźnie katechizm Kościoła, o wieczności, która decyduje się po śmierci człowieka. Więc temat jest niezwykle dla nas po prostu istotny. To jest sama esencja naszego życia. Ona ustawia od razu nasze życie pod kątem wieczności i odpowiedzialności za nasze czyny. To powiem jeszcze, że tam już nie będzie wyższych instancji, ani niższych. Ci wielcy aferzyści, o których ciągle słyszymy, ci wielcy złoczyńcy, nigdzie się już nie odwołają. Dzisiaj jeszcze mogą. No kombinują, jak tylko potrafią, przekupują, szantażują, udaje im się wywinąć z każdej sprawy. Sprawy toczą się latami, całe życie. Oni są uśmiechnięci, zadowoleni, ale przecież, kiedy staną w tej godzinie śmierci, na Sądzie Bożym, no już nie będzie wyższej instancji. I co się właśnie wtedy dzieje? Taka dusza, taki człowiek wpada w przerażenie, widząc swoje życie. I rzecz dziwna, że właśnie w życiorysach świętych i mistyków czytamy o kategoriach potępionych, gdzie są wymienieni osoby i duchowne, i świeckie, i hierarchowie, i siostry zakonne, i osoby konsekrowane. No, słynne stwierdzenie świętej Teresy z Awii dla karmelitanki, że piekło wybrukowane jest głowami kapłanów. No nie dziwimy się, skoro ci najwyżsi aniołowie odpadli od Boga, a byli tak blisko Boga. Więc to, ta rzeczywistość, zbawienie, potępienie dosięga każdego z nas. Nikt tu nie jest zwolniony od wysiłku, od walki i od pewnej dramaturgii swojego życia. Dosięga także świętego kapłaństwa, dosięga świeckiego człowieka. Więc to też tutaj pokazujemy to, że każdy jest odpowiedzialny też na miarę swojego powołania. Ta odpowiedzialność. A może my jeszcze bardziej jako kapłani. Biada, gdybyśmy milczeli te sprawy. Biada mi, gdybym nie milczał. To ilu będzie zbawionych? No, spróbuję powiedzieć. Mianowicie większość będzie zbawionych, bo właśnie wyczytałem tak jakby między wierszami w dzienniczku siostry Faustyny, że... Pociecha dla nas? Czy... Tak, pociecha dla nas, że kiedy zacznie zwiększać się, bo w miarę zbliżania będzie coraz bardziej zwiększała się liczba potępionych, a zmniejszała się liczba zbawionych. A wreszcie przyjdzie moment taki, że pewnie będą już blisko siebie te cyfry, czy coś blisko podobnie. Wtedy Bóg powiedział w ten sposób, że nie mogę pozwolić na to, żeby stwarzać duszę nowym dzieciom, nowym ludziom, żeby się rodzili po to, żeby mnożyli grzechy i zaludniali piekło. No, czy traci sens? I w tym momencie, czyli mówiąc inaczej, nikt nie może przewidzieć, kiedy będzie koniec świata, dlatego że to wymaga wiedzy boskiej, czyli Bóg wie nawet naprzód, co by było, gdyby jeszcze dłużej pozwolił ludzkości istnieć. U Niego jest wszystko teraz i dlatego może decydować po prostu najroztropniej, bo wszystko wie teraz. My mamy to, co było, to, co jest, to, co będzie. U Boga jest wszystko teraz i dlatego On oczywiście tutaj decyduje najmądrzej, jak długo ma sens istnieć świat.